Rozdział ósmy. Mina jak jej świat nie widział. Talizman sierżanta kuśtyka. Ćpaj byku. Śmietane. Maskarada strzelca kaktusa. Chcąc nie chcąc, strzelec kaktus stał się świadkiem narady starszyzny oddziału porucznika kłosa. Owa narada zapowiadała postawienie na głowie obozowego porządku. Kaktus miał ogromne szczęście. To jego dowódca wyznaczył swoim łącznikiem na czas trwania tej narady, odbywającej się właśnie w zacisznym miejscu okolonym świerkami. Nawet Hitlerek mu zazdrościł, o czym najlepiej świadczyły jego słowa wypowiedziane przed dwoma godzinami, gdy wraz z innymi zwiadowcami odchodził na ubezpieczenie. Tyś się w czepku urodził. Kto by nie chciał mieć takiego wujka jak nasz porucznik? Leżąc teraz z karabinem w pogotowiu o jakieś dziesięć metrów od kręgu starszyzny, jak myśli, jak niewiele pozostało z tego podwórkowego pokrewieństwa z wujkiem Hipolitem, który od świtu do późnej nocy dogląda ćwiczeń. Studiuje mapy. Prowadzi długie rozmowy z dowódcami plutonów i drużyn. Interesuje się dosłownie każdą sztuką broni. Sprawdza paczki z amunicją. Zagląda do obozowej spiżarni i magazynku sierżanta Łóżko, który stracił humor i całymi dniami gania wyraźnie czymś zafrasowane. Od tej pracy porucznik kłos schudł i szczerniał, podobnie jak i jego ludzie, których w tych dniach wcale nie oszczędzał. Dopiero teraz chłopiec zaczynał pojmować cel gorączkowych przygotowań, które bez reszty wypełniły ostatnie tygodnie. Oddział miał wyruszyć na wielkie zgrupowanie partyzanckie w Janowskich Lasach. Ale po co tam szedł, Jasiek nie usłyszał. Musiało to jednak być nadzwyczaj poważne zadanie, ponieważ ostatnio przez obóz przewinęło się sporo łączników z innych oddziałów. Raz nawet przyjechał konno brodaty oficer rosyjski w otoczeniu kilku partyzantów. Wtedy właśnie Jasiek postrzelał sobie z nagana, rewolweru, który walił jak armata. Przed chwilą porucznik Kłos zakomunikował starszyźnie, że grupa szturmowa wyrusza jeszcze dziś przed zapadnięciem zmroku. Teraz wszyscy pochylili się nad mapą, widocznie objaśniał im marszrutę. Wkrótce dowódca powstał sklęczek i przemówił dudniącym basem. A więc podsumowując, zadanie grupy szturmowej jest wszystkim znane. W bazie pozostaje dwudziestu ludzi. Dowódcą jest sierżant Kuśtyk jest, towarzysz Leitnant, potwierdził rozkaz Rosjanin. Waszym zadaniem będzie nie tylko ochrona bazy, ale stworzenie pozorów aktywności. Niemcy nie mogą przewąchać, że główne siły wyszły stąd, musicie ich stale niepokoić. Szczegóły pozostawiam do waszego uznania, sierżancie. Pozostajecie z ludźmi w większości mało doświadczonymi. Stąd konieczność szczególnej czujności i rozwagi. Są pytania? Tylko Adin wapros, poruczniku. Pulemiot zostaje, głos sierżanta dognął niepokojem. Nie, CKM zabieramy ze sobą. Możemy wam zostawić tylko dziesięć karabinów i granaty. Da, pani Maju, Kuśtyk wyraźnie posmutniał. jak rozumiał. Jak sierżantowi ciężko jest rozstać się ze swoim pulemiotem. Tak, ze swoim, bo przez niego zdobytym i doprowadzonym do porządku. Chyba przed tygodniem dwie drużyny pod dowództwem Rosjanina urządziły zasadzkę na Niemców stacjonujących w Biłgoraju z zadaniem upolowania samochodu z zaopatrzeniem. Ale zamiast zwyczajnej ciężarówki z za zakrętu wyłonił się samochód pancerny. Mimo całego ryzyka nie mieli broni przeciwpancernej. Sierżant podjął decyzję. Zniszczyć, nie przepuścić. Na pierwszej minie pancerka podskoczyła niczym dziecinna zabawka, gdy napotka szparę w podłodze. Momentalnie grat kul przycisnął do ziemi ukrytych w zaroślach partyzantów. Nie można było rzucić granatów, a ich pociski odskakiwały od pancerza jak groch od ściany. Dopiero druga mina. Którą lucyk odpalił w najbardziej dogodnym momencie, postawiła samochód w poprzek drogi. To wystarczyło, aby zasypać pancerkę granatami i w efekcie zapalić. Celna seria ścięła właśnie wyskakujących z wozu Niemców, gdy sierżant kuśtyk wskoczył na pancerz i na oczach zdumionych partyzantów zniknął we włazie. Ogień potężniał z sekundy na sekundę, a on wciąż tkwił we wnętrzu wozu. Stukając czymś o metal i klnąc na przemian po polsku i po rosyjsku Na nic zdały się wołania i ostrzeżenia jego ludzi One wciąż odkrzykiwał jedno słowo Pulemiot Wreszcie wydostał się z pancerki w płonącej czapce i kurtce Ledwie zeskoczył z pancerza i przypadł w rowie Potężna eksplozja baku i amunicji wstrząsnęła samochodem Jeden z odłamków trafił Rosjanin na wódo Akurat w to miejsce, w który był ranny w roku 1941 pod brześciem i w które pod zamościem folkstolic wygarnął mu z dubeltówki podczas ucieczki z niewoli. Oprócz sierżanta nikt inny nie został nawet draśnięty. Ze świeżą, na szczęście niegroźną raną nie mógł iść z grupą szturmową, choć długo się do tej wyprawy szykował. Razem z wiejskim kowalem doprowadził swój pulemiot do idealnego porządku, usuwając jakieś uszkodzenia powstałe w czasie wyciągania broni z pancerki. Sam skonstruował podstawę i nosze, dając oddziałowi najpotężniejszą broń. Dlatego Jasiek rozumiał cichą, niepozbawioną żalu zgodę sierżanta na rozstanie się z ukochanym pulemiotem. Tak, sierżanta Kuśtyka prześladował wyjątkowy pech. Jaśkowi chciało się płakać, jednakże tym razem nad sobą. Nie dalej jak przed kwadransem poszli. Poszli wszyscy, obładowani bronią i ekwipunkiem. Na dwie furmanki nie dali rady załadować wszystkich skrzynek z amunicją i granatami oraz zapasów żywności. Dlatego kilku dźwigało niewielkie skrzyneczki, blaszane z amunicją, drewniane z granatami. Poszli obydwaj oficerowie, kłos i mietek. Wszyscy podoficerowie z siwowłosym sierżantem łóżko na czele. Gęsiego pomaszerowały drużyny. I choć nie szli na zabawę ani na ćwiczenia, wszyscy uśmiechali się, żegnając tych, którzy pozostawali, trochę kpiącymi spojrzeniami. Kaktus, pilnuj mojej pryczy. Żeby się czasem mrówki albo pchuj nie zalęgły, zażartował na odchodne Hitlerek. Choćby gwoździe z nieba leciały, w obozie ma być porządek, rzucił groźnie szef, lecz zaraz puścił oko, co oznaczało, że bardzo współczuje wszystkim pozostającym na straży leśnych koszar. W obozowisku pozostał trochę smutny sierżant kuśtyk, kilkunastu młokosów, lucek i kaktus. Ta niesprawiedliwość piekła ich niczym otwarta rana. Nigdy, przenigdy nie spodziewali się, że ominie ich wielka wyprawa z grupą szturmową. Jasiek, strzelec wyborowy, jak nazwał go kilkakrotnie szef, oraz Lucek, minier z bożej łaski wciąż zgrzytali zębami, smętnie popatrując ku drzewom, za którymi zniknęły ostatnie drużyny. Jasiek siedział na pieńku raz zarazem wbijając w ziemię nóż, całkiem jak za szczeniackich czasów, kiedy był w tej grze niepokonanym mistrzem. Lucek patrzał z nienawiścią na swój armatni pocisk, spowity brązowym sznurem lątu. Mina, jak jej świat nie widział leżała u jego stóp nikomu już niepotrzebna. Przykował ją długo i starannie, uparcie przeganiany z obozu, aby go czasami nie zechciał wysadzić w powietrze. A przecież Lucek już stał w szeregu z karabinem przewieszonym przez plecy i ze swoją kulą w objęciach. I widać ta cholerna mina, jak jej świat nie widział, przyciągnęła uwagę porucznika kłosa na minutę przed odmarszem grupy szturmowej. Wystąp, Lucek, powiedział wtedy dowódca. Ale zamiast spodziewanej pochwały i uznania za pomysłowość, Nieszczęsny minir usłyszał coś znacznie gorszego od wyroku śmierci. Zostaniesz w obozie. To porucznik pokazał na pocisk. Może się bardziej przydać sierżantowi. I lucek pozostał w obozie wraz z kaktusem, na którego wyrok zapadł już wcześniej. Obecnie wspólnie przeżywali gorycz porażki. Właśnie Jaśkowi, zabawiającemu się nadal nożem, nie wyszła główka i aż syknął. Gdy szostrza kozika uderzyło w but. Lucek spojrzał z pogardą na to dziecinne zajęcie. Szczeniak syknął. Jasiek odwzajemnił się mu pytaniem w tej chwili nie bardzo na miejscu. No to co będziemy robić? Drzwi do lasu, odwarknął Lucek i z impetem splunął koledze pod stopy. Nie złość się, Lucek. Mnie też nie wesoło. Niech to wszystko nagła krew zaleje. Ładnie nas urządził ten twój wujek. Lucek odwrócił się na pięcie i ruszył ku ziemiance. A mina? Lucek, minę zostawiłeś. Minier z Bożej łaski przystanął gwałtownie, odwrócił głowę i znowu splunął z pasją. A udław się nią, warknął. Wszystko przez te cholerę splunął dalekosiężnie, trafiając prosto w obiekt swej nienawiści. Jak trupem padnę, to tylko przez tę cholerną minę, dodał i odszedł nie obejrzawszy się więcej. Tak, przez tę minę umknęła ludzkowi z nosa tajemnicza wyprawa do Janowskich Lasów. Przez nią wpadł w ręce żandarmów i gdyby nieryzykowny fortel zwiadowców Franka i Hitlerka mogła go zaprowadzić nawet na niemiecką szubienicę. Inna sprawa, że chłopak sam się wplątał w kabały z miną. Wraz z dwoma partyzantami kłosa Luceko odbywał przeszkolenie minierskie w lasach Janowskich, właśnie tu, gdzie teraz zmierzała ich grupa szturmowa. To ci dopiero wojsko opowiadał o spędzonych tam tygodniach. Miny mają na wszystko. Jedne na czołgi, które wyglądają jak wielkie pudła, inne na pociągi, niby pod tory. Mają też takie kostki, podobne do mydła. Jedni powiadają, że to plastyk, inni, że trotyl. I na piechotę sposoby mają, takie pudełeczka, jak piórniki. Nazywa się to przeciwpiechotna mima drewniana, podkreślał Lucek ze znawstwem, dobitnie akcentując słowo drewniana, zasłyszane widać z ust jakiegoś domorosłego instruktora. Opowiadał jeszcze o zrzutach dokonywanych przez rosyjskie samoloty, o tym, jak maleńkie kukuruźniki lądowały na polanach, by wywieźć ciężko rannych partyzantów. Jego podziw budziła łączność radiowa ze sztabem partyzanckim, który był gdzieś bardzo daleko, na Ukrainie, albo i w Rosji, ale tego Lucek dokładnie nie wiedział. To ci wojsko, mówił z wyraźną zazdrością. Nie to co nasze, chłopskie. Pepesze ma prawie każdy, LKM z talerzem w każdej drużynie. Kulomioty na kółkach, maksymami je nazywają, przysięgał niedowiarkom. Po zakończeniu przeszkolenia minierskiego Lucek i jego dwaj starsi koledzy z oddziału mieli natychmiast wracać, ponieważ kłos bardzo ich potrzebował. Tamci wykonali rozkaz, wracając bez zwłoki, a Lucek, jak to Lucek, postanowił nie pokazywać się na oczy z pustymi rękami. Od jednego ze swych nauczycieli minierstwa wyprosił kilka kostek trotylu. Od innego ową nieszczęsną kulę armatnią, z której postanowił zrobić minę, jak jej świat nie widział. Objuczony nie niegorzej od wielbłąda przekradał się lasami, aż w końcu wpadł w ręce szwabów, choć od obozowiska dzieliło go już wtedy raptem kilkanaście kilometrów. Gdy oszołomionego nagłym oswobodzeniem ludzka niemal siłą ciągnęli z posterunku, nie chciał słyszeć o odwrocie bez swoich skarbów. Zabijcie! zamordujcie! wołał jak oszalały, aż musieli zgodzić się na poszukiwanie pocisku i trotylu. Trotyl znaleźli w piwniczce, postraszywszy przedtem policjantów związanych i poukładanych jeden przy drugim. Pocisk natomiast był daleko za ogrodzeniem posterunku. Ponieważ załoga bała się trzymać u siebie takiego potwora. Lucek nie poprzestał na odzyskaniu swojej własności. Zdarł z więźniów dwie granatowe kurtki i tyle szpar butów z cholewami. Po jednej dla siebie i dla Jaśka oswobodziciela, jak to wtedy określił. Franek i jego ludzie zabrali jeszcze broń, amunicję, granaty oraz pasy z ładownicami. Przez całą drogę partyzanci srodze pokpiwali z ludzka. Trotyl obciągał mu spodnie. W ferworze poszukiwań swoich skarbów zapomniał o pasku od spodni, który odebrano mu po aresztowaniu. Na dodatek ogromny pocisk niesiony w ramionach ciążył niemiłosiernie. Minier przystawał raz po raz. Dla wytchnienia opierał kulę o pień drzewa albo kładł na ziemi. Uwolnionymi na krótko dłońmi podciągał spodnie. Które zdążyły już zjechać do kolan. Jak na złość, dopiero przed samym obozem Hitlerek wpadł na pomysł, aby spodnie ludzka spiąć pasem policyjnym. I żeby choć na tym skończyły się nieszczęścia świeżo upieczonego miniera. Ale gdzież tam? Zamiast powitalnych, fanfar i werbli, na które w cichości ducha liczył, powitało go zagniewane oblicze porucznika kłosa. Wyzwał go od wyleniałych orangutanów, nazwał Rezusem ukochanym przez kwadryliony pcheł i na trzy dni i odesłał do kuchni w celu przemyślenia zwariowanych, kosmicznie idiotycznych pomysłów, które lęgną się pod jego małpię czaszką. A bliskość kuchni oznaczała bliskość innego szydercy, matki kompanii, sierżanta łóżko. To z jego arsenału pochodziły określenia minier zbożej łaski oraz puszkarz imperatorowej Wszechrosji. Na szczęście Lucek znał swoje minierskie rzemiosło, czego dowód dał w czasie akcji na samochód pancerny. Dlatego pozwolono mu, byle tylko nie posłał do nieba całego obozu, na konstrukcję miny, jak jej świat nie widział. Leżała teraz o kilka kroków od kaktusa porzucona przez swego twórcę, nikomu niepotrzebna, bezpańska. Jasiek podszedł do niej i ciężko dźwignął. O nie. Piórkiem to ona naprawdę nie była. Kaktusowi zrobiło się szczerze żal kolegi, postanowił więc iść i go pocieszyć, choćby ten dalej udawał, że żadnej pociechy nie potrzebuje. Od samego rana sierżant Kuśtyk chodził w aureoli zagadkowych uśmiechów. Uśmiechał się odprawiając trójkę zwiadowców do wsi, która wyróżniała się okazałą mleczarnią, zarządzaną obecnie przez jakiegoś spasionego Niemca. Popiją śmietany, pakuszajemy masła, cieszył się popisując znajomością polskich wyrazów, którymi, jeśli tylko chciał, posługiwał się całkiem swobodnie. Uśmiechał się zagadkowo, gdy wezwawszy przed swoje dobrotliwe oblicze ludzka i Jaśka oraz jeszcze jednego chłopaka oświadczył Wy Rebiata, będziecie minować obóz. Czym minować? Wyskoczył lucek. Też gadanie, dodał sceptycznie, wciąż pogrążony w rozpaczy. Spokojno, nie szumi, uspokajał Rosjanin. Będziemy pozorować minowanie. Żadnej pozoracji mnie nie uczyli. Choć tam też ruskie specjalisty byli, odpalił minier. Lecz napotkawszy surowe spojrzenie przełożonego, opamiętał się w porę. Melduje, że nie uczyli, panie sierżancie. To wystarczyło, by ponownie rozpogodzić oblicze Rosjanina i przywołać tamten uśmiech. Wsiepany, zauważył żartobliwie. Lucek pan Jasiek pan. Wot i ja, toże pan. Popatrz na mnie, minier, kaki ja pan. Pan sierżant Kuśtyk. Lucek wyraźnie się udobruchał. No ładno. Pan nie pan, a minować budiem. I minowali. Oczywiście na niby. Sierżantowi chodziło bowiem o to, by wyludniony obóz wyglądał dla kogoś, kto by tu przypadkowo zabłądził, nie gorzej od warownej, niedostępnej fortecy. Wartowników było teraz tylu, co kot napłakał, zwiadowców akurat tyle samo, więc sierżant szukał innego sposobu zabezpieczenia partyzanckich włości, które powierzono jego pieczy. Stąd uciekł się do starego frontowego fortelu, który choć w ostateczności nie mógł zatrzymać wroga, to jednak był w stanie opóźnić jego posuwanie, stwarzając partyzantom szansę zorganizowania doraźnej obrony. W znacznej odległości od obozowiska chłopcy rozciągali drut na wysokości kolan. Od krzaka do krzaka, od drzewa do drzewa, tam gdzie ich nie było, wbijali sosnowe paliki, opasali w ciągu kilku godzin wszystkie ziemianki i szałasy. Potem przygotowali drewniane tabliczki, na których wykaligrafowali po polsku i po rosyjsku jedno słowo, miny, miny. Deszczółki rozmieszczone w odstępach kilkunastu metrów jedna od drugiej wyglądały bardzo groźnie i mogły przyprawić o trwogę najbardziej nawet wytrawnych zwiadowców wroga. Rosjanin, który przekuśtykał obejrzeć postęp prac, zatarł dłonie na ten widok. Przy okazji zapowiedział nowy fortel. Jutro skoro świt mieli przypomnieć czarnym o swoim istnieniu. W tym celu trzeba się było uzbroić w drewniane kołatki i zabrać ze sobą obydwa konie, które im pozostały po odejściu taboru grupy szturmowej. Te konie pociągną gałęzie, podnosząc w ten sposób tumany pyłu z polnej drogi. Zadanie ludzi polegać będzie na czynieniu całkiem nieludzkiego hałasu owymi kołatkami. W sumie chodziło o wywołanie wrażenia przemarszu wielkiej kolumny partyzanckiej. A tym samym popędzenie kota czarnym i odebranie im na wszelki wypadek chętki zapuszczania się do lasu. Klawe pomysły ma pan sierżant, stwierdził z uznaniem lucek. Frontowe, odrzekł Rosjanin. To może by i moją minę założyć? Wie pan, tak na wszelki wypadek. Powiedzmy na drodze. Załóż, byle swoich nie wysadzić, przystał Rosjanin odchodząc ku obozowisku. Ludzkowi natychmiast powróciła radość życia. Klawy ten kuśtyk mruknął zadowolony. Potrafi człowieka docenić. Robi wszystko, żeby nas pocieszyć i rozerwać, zauważył nieopatrznie Jasiek. Głupiś. Lepiej zasuwaj ze mną pominę. Zobaczysz, co ja jeszcze potrafię. Porucznik nigdy nie odżałuje, że mnie ze sobą nie zabrał. Wspólnie zagrzebali pocisk na środku dróżki. Rozwinięty ląd zamaskowali gliwiem i chrustem, tak że nawet najbardziej bystre oko nie odgadłoby, że nogi stanęły na wulkanie, którego przebudzenie zależy wyłącznie od woli ukrytego w zaroślach miniera. Jak odpalisz? zapytał Jasiek. Zwyczajnie. Jedna zapałka do lątu i ubudu. Kiepski ten twój wynalazek. Będziesz chyba przy nim nocował? Ciebie pod szkole i będziemy na zmianę Kaktus nie zdążył zgłosić niechęci do realizacji tego niewydarzonego pomysłu Gdyż w krzakach niespodzianie coś głośno zatrzeszczało i zaraz usłyszeli ciche stąpanie Ale w porę założyliśmy, szepnął Lucek, wyjmując z pudełka parę zapałek Cicho sieć Zgłupiałeś Jasiek powstrzymał zapaleńca To może być ktoś z naszych Czujesz, Faba? Lucek, opamiętaj się, Jasiek chwycił go za rękę. Puść, syknął tamten. Na pewno Niemiec. Sierżant musi się czegoś spodziewać, że nas od razu pogonił do roboty, wyłożył swoją rację. Uwaga.